Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dostałem zegarek od widza, prezencik. Słuchaj, więc tak, pewnego dnia patrzę, coś pojawiło się w paczkomacie. Ja ogólnie zapomniałem, że ta osoba do mnie pisała. Tak naprawdę to już nawet usunąłem w Messengerze wiadomość, ale dostałem też karteczkę. Super. I kurczę, odpakowałem z tego względu, bo nie wiedziałem, co jest 5. Więc tak, a jeszcze dostałem Neoxala. Glas coś tam, kurczę, dodatkowo. Siema dziadzia. Łap gadżet do garażu w ramach podziękowań za porady i za rzetelne testy. Kurczę, dziękuję. Trzymaj tak dalej. Pewnie, że będę trzymał. Pozdrowienia od hobbystów. Super. Z AP Garaż. Kurczę, pozdrawiam. AP Garaż, cokolwiek to oznacza. Super, dziękuję. No, nie spodziewałem się takiego prezentu. Widzę, że to jest zegarek Rupesa. Będzie fantastycznie gdzieś tu wisiał na ścianie. Celowo dokupię, jak zdążę, to słuchaj, wrzucę na koniec filmu jako propozycję, gdzie wisi sobie w garażu i na czym wisi sobie w garażu. Bo będzie potrzeba zrobić mu jakąś specjalną miejscóweczkę. O, ale zapakowany elegancko. Stryk. Mam nadzieję, że niczego nie zgubią, ale widzę, że nie ma na... A nie, jest śruba. Dobra. Okej, tak to wygląda. Fajny! O kurde, tu jeszcze jedna wskazówka, tej jej nie zauważyłem, ale bym odwalił. Ja pierdzielę, dziadzia. Zachowuj się, chłopie. Przepraszam. I teraz tak, pewnie to trzeba odkręcić? Nie. No dobra, wszystko fajnie, okej. A, to jest na wcisk, czyli tak, jakoś tak. Okej, dobra, raz. Rozumiem, że tak. A nie, nie tak. Odwrotnie. Czyli to idzie tu. Zapewne. To idzie tu, zapewne. O, tak. A to idzie tu. Aż dziadzia, ty to jesteś gramotny, jegomość. Chyba tak. Tak, no, tak mi się wydaje. No dobra, teraz czy on będzie działał? Bateria jest. Ale czy on działa? Nie mam pojęcia. Stryk. I zobaczmy, jak to wyszło. No okej. Która u mnie godzina? Trzeba teraz tak wskazóweczki ustawić, żeby to miało ręce i nogi, żeby było, że jest godzina 17, powiedzmy. Okej. No ale pstrykać, skurczybyk nie pstryka. Nic, pójdę po bateryjki. A może w tę stronę? Yeah! Działa! Kurde! Super. Aha. No proszę, rewelacja. Gdzie on będzie wisiał? Nie wiem. Coś wymyślę? Ale chyba będzie potrzebował czarne tło, zobacz. Tak, rewelacja. Znajdę na niego jakąś płytę, pomaluję i przymocuję. Tutaj jest, żeby go powiesić. No dobrze, słuchajcie. Fantastyczny gadżet. Idealny. No po prostu rewelacja. Jeszcze raz dziękuję koledze, który mi to wysłał, widzowi, który też tak jak ja działa hobbystycznie. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam jeszcze raz AP Garaż. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!